Pytanie o ilość wysp, jak i o ilość mostów we Wrocławiu nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Co opracowanie, to pojawia się inna liczba. Natomiast pewne jest to, że tutaj, w samym centrum Wrocławia, tych wysp jest 6. Wyspa Piaskowa, Młyńska, Wyspa Słodowa, Bielarska, czy Wyspa Daliowa i Tamka. Każda z nich ma inną historię. Tutaj spotykają się młodość, wielowiekowe zabytki, radość, religia i wielkie interesy. Spacerując po Wrocławiu, zwiedzimy dwie z nich, Wyspę Daliową i Wyspę Tamkę. Wyspa Daliowa zwana jest wyspą wodną. Powstała sztucznie na skutek przekopu w 1794 roku śluzy piaskowej i została oddzielona od Wyspy Piaskowej. Do II wojny światowej była zagospodarowana i zabudowana. Na skutek walk o Festung Wrocław została zniszczona. O rozmiaru katastrofy nadała jej powódź w 1997 roku, zamieniając wyspę miejsce dzikie, niezagospodarowane. Dopiero lata 2016 przynoszą widoczne zmiany. Wyspa stała się otwartą przestrzenią zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Zagospodarowano zieleń, zasadzono nowe rośliny, wytyczono ścieżki, podłączono oświetlenie. Metamorfozy dopełnia monumentalna rzeźba, instalacja artystyczna zwana Nawą, autorstwa wrocławskiego artysty Oskara Zięty. Z daleka przypomina żebra wieloryba. Jej konstrukcja składa się z 35 metalowych elementów o długości od 4,5 do 7,5 metra. Tworzy symboliczną przestrzeń, tytułową nawę, łączącą rzekę z miastem, technologię z naturą. Jak sam autor wspomina, inspirację czerpał ze sklepień łukowych, niedalekich obiektów położonych tuż obok wyspy, jak kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku czy hali targowej. Wyspa Tamka, zwana Wyspą Świętego Macieja, przed wiekami należała do zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zostali oni sprowadzeni z Pragi przez księżnę Annę, żonę Henryka II Pobożnego i synowe świętej Jadwigi. Krzyżowcy bądź zakonnicy szpitalni prowadzili tutaj młyn, który otworzyli jako jeden z pierwszych tego typu obiektów we Wrocławiu. Kilka lat później powstaje tuż przy moście Świętego Macieja drugi młyn. W 1539 zbudowany wodociąg Kunszt Macieja, który systemem drewnianych rur zaopatrywał wodę lewobrzeżne miasto. Młyny zostają rozebrane na początku XIX wieku i w ich miejsce utworzony jest jas Świętego Macieja, który odgranicza Odrę od ulicy Grodzkiej. Na początku XIX wieku wyspa Tamka staje się ośrodkiem leczniczym, ale także centrum rozrywkowym, rekreacyjnym. Już w 1804 roku dr Friedrich Zinthof, lekarz wojskowy, buduje tutaj łaźnie. Postulował on, aby zażywać kąpieli jako remedium na wszelkie dolegliwości, jako lekarstwo na wszelkie choroby. Popularność zyskuje na tym, że łączona jest funkcja łaźni z funkcją rekreacyjną i z kontaktem z naturą. Atrakcją łaźni jest to, że w sezonie letnim można odbywać kąpieli rzecznych w specjalnie wybudowanym basenie, który składał się z 3 platform zanurzonych w nurcie Odry i platformy były przycumowane do brzegu. W 1839 roku Gustav Kallenbach, nauczyciel gimnastyki i pływania w zachodnim krańcu wyspy, buduje tutaj salę gimnastyczną. Jest to pierwszy tego typu obiekt we Wrocławiu. Kilka lat później rodzina Kallenbachów na sąsiedniej wyspie Bielarskiej wznosi basen letni. Na początku XX wieku powstaje tutaj zakład wodoleczniczy, a w 1921 kolejny basen letni. Ciekawym obiektem jest istniejący do dzisiaj budynek w stylu modernizującej secesji, wybudowany w 1907 roku przez architekta Rudolfa Cana z Berlina. Projekt został wybrany w konkursie wśród 61 innych prac. Mieściło się tutaj Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej. Wśród jego członków byli przedstawiciele biznesu, kultury, ludzie nauki. Celem i zadaniem towarzystwa było popularyzowanie wiedzy o Śląsku na Śląsku. Obok Wyspy Młyńskiej, Bielarskiej, Słodowej czy Piaskowej, również tutaj, na Wyspie Tamce i Daliowej, zaszły zmiany.
Dynamicznego charakteru temu nadała powódź z 1997 roku. Dzisiaj te wyspy są chętnie odwiedzane jako miejsce rozrywki, rekreacji, zarówno przez mieszkanki i mieszkańców Wrocławia, jak i przez turystów.